moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem, który będzie się on składał z dwóch dni, z czwartku i piątku. Dzisiaj mamy czwartek, jest 7 listopada i jest godzina 8:30. Ja do szkoły mam na godzinę 10:00, więc zaraz już zmykam na autobus. Dzisiaj dzień się zapowiada taki dosyć luźny, bo raczej nigdzie nie planuję iść, więc będzie to taki domowy. Ale jutro zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No, ja się odezwę już do Was jakoś po szkole. Trochę Wam opowiem o szkole, co się zmieniło, bo no dosyć jest co opowiadać. No, ale zanim to dochodźcie, pokażę Wam mój dzisiejszy outfit, bo o to mnie prosicie. Więc mój outfit prezentuje się tak. Mam taką białą bluzeczkę w dekolcie w kształcie serka oraz czarne dopasowane spodnie z Bershki. I tyle, więc ja już zmykam do szkoły. Cześć wszystkim, właśnie wróciłam ze szkoły, słuchajcie, naprawdę jest dosyć późna godzina, bo jest godzina 17, po 17, więc miałam na godzinę dzisiaj 10, tak jak zawsze co czwartek. Na pierwszej lekcji był WF, potem graliśmy w siatkówkę, potem był angielski, szybko dosyć minął, następnie była godzina wychowawcza, też szybko minęła akurat i co było dalej? Następnie był WOS i na WOS-ie pisałam kartkówkę. W miarę dosyć dobrze mi poszła i myślę, że będzie czwórka, więc trzymajmy kciuki, bo się w ogóle nie uczyłam i z tego co widziałam, to zrobiłam dwa błędy. No ale zobaczymy, jak to, wiecie, będzie względem nauczyciela. Dalej była fizyka. O, fizyka, tak. Mój ukochany, ulubiony przedmiot. Dokładnie tak. I na końcu historia, czyli najnudniejszy przedmiot, czyli spanie, spanko. No i ale akurat też szybko minęło i akurat nareszcie wyszłam z tej szkoły. No i tak sobie mija ten czas. Ogólnie już mamy listopad. No już prawie połowa listopada, no 7-8, no ale dobra, 1/4 listopada, o. Opowiem Wam o jednej rzeczy, z której trudno jest się przestawić, no bo w podstawówce mówiliśmy, no pani, proszę pani, a w liceum się mówi, no psorka, sorka, profesor, no i no ja po prostu nie mogę tego słowa powiedzieć, nie mogę powiedzieć sorka, sorka, psorko, no nie, po prostu jakbym ja tak powiedziała, to bym miała taki ból w sobie, że ja tak powiedziałam, że jestem taką niekulturalną osobą, powiem Wam. I dlatego ja nie mogę po prostu powiedzieć tego słowa, po prostu to takie, kurde, niektórzy nie mogą powiedzieć, przepraszam Cię, to ja po prostu nie mogę tego słowa powiedzieć, bo jest to dla mnie po prostu, no niekulturalne, nie wiem dlaczego. No ale po prostu ja tego nie mogę powiedzieć. Ale też większość akurat u mnie w klasie chyba nikt nie mówi sorze, sorko. Wszyscy mówią proszę pani, proszę pana, więc no ja nie wiem. Nie wiem, napiszcie jak wy mówicie, bo no ja po prostu tego nie mogę powiedzieć. Napiszcie jak właśnie w komentarzach, jak jesteście w liceum, albo w ogóle w ponadpodstawowych, to napiszcie jak wy mówicie na nauczycieli, bo ja no normalnie. Tak się prezentuje moje stanowisko pracy. Mam do odrobienia chyba zadanie drugie i trzecie z fizyki, z mojego ulubionego przedmiotu, ale właśnie nie jestem pewna, czy drugie i trzecie, czy pierwsze i drugie, więc muszę napisać teraz do jakiejś koleżanki, żeby mi powiedziała. No i tutaj mam, o, mój angielski, którego również tak kocham jak fizykę, po prostu. No, po prostu angielski to nie jest mój przedmiot. Chyba wolę bardzo, ale to bardzo wolę niemiecki niż angielski, no. No jakoś tak wyszło ogólnie. No więc co, ja się zabieram do nauki, bo właśnie mam ten, do nauki, do odrabiania, bo mam tylko fizykę do domu oraz angielski i jeszcze mam z angielskiego rozszerzonego. Więc no, super, tak, polecam, bardzo polecam. Więc co, ja się zabieram właśnie do odrabiania. Ojejku, tak. Więc co, życzcie mi powodzenia. No, a ja się odezwę do Was jakoś później, bo no dosyć trochę jest tego zadane dużo, więc no trochę mi zejdzie. Pokażę Wam moje nowe pazurki. Trochę już mam odrost, ale no nie aż tak duży, bo po tygodniu. Więc tak się prezentują, takie czarne, matowe, z takim jasnym właśnie pudrowym różowym, fioletem. No, mega mi się podobają, ale powiem Wam, że no, ja dosyć długo nad nimi pracowałam, jeśli mogę powiedzieć, bo akurat właśnie teraz robię sobie sama, bo nie mam po prostu czasu w weekend, żeby do kogoś chodzić.
więc robię sama, żeby tylko jakieś były, no i te nawet są w miarę ładne, moim zdaniem. Nie no, ale chyba nie są aż tak jakieś najgorsze. Są już dosyć długie, ale jakoś nie sprawiają mi trudności, wiecie, jakoś w graniu, uznajmy, w siatkówkę lub coś na WF-ie nie sprawdzałem jakiejś trudności, więc na razie jeszcze nie skracałam, no ale... Okej, kochani, słuchajcie, przychodzę do was z pewną informacją. Jak zauważyliście, na moim nosie znajdują się okulary. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie już od 2 tygodni, od tygodnia, że mam oksy. No, dokładnie tak. Byłam u okulisty, żeby sprawdzić swój wzrok. Z moim wzrokiem jest wszystko dobrze, więc się super, super cieszę. Ale z tego, iż powodu, że pracuję jako, wiecie, pracuję właśnie z YouTube'em, jak wiecie, montuję filmiki, robię właśnie miniaturki i nad tym, nie wiem czy wiecie, ale spędza się 6 godzin przy komputerze i moje oczy się bardzo, bardzo męczą. A jak jesteście ze mną na dłużej, to wiecie, że ja miałam bardzo duże problemy z oczami. Miałam zapalenie spojówek, zapalenie rogówki, jakieś chyba nawet zapalenie tęczówki, nawet nie pamiętam jeszcze czego. Bo wszystko to się działo właśnie pod koniec nawet wakacji, miałam problemy, a wszystko się działo w grudniu w trakcie vlogmasów. I naprawdę to, co przeżywałam, było okropne. Musiałam zażywać krople, maści, po prostu masakra. No i moje oczy po prostu się tak zmęczyły, że często mam bardzo je suche i nawet jak siedzę przy komputerze te kilkanaście godzin i montuję te filmiki, to naprawdę moje oczy są tak zmęczone, tak suche, że muszę po prostu zapuścić krople nawet teraz. Jak wiecie, również pracuję u moich rodziców i spędzam nad tym też, nad tą pracą wszystko przy komputerze. Komputer jest po prostu, musi być, bo bez tego by nic nie było. Więc nawet pracuję często w późnych godzinach. No i wiecie, no okulary też są tu niezbędne. Jestem grafikiem komputerowym i robię po prostu miniaturki, banery, grafiki różne na kanał osobom, które mnie o to proszą. No i to są po prostu 3 prace, w których pracuję i okulary są tutaj nieodłączne, po prostu one muszą być, bo tak to już bym dawno chyba straciła wzrok, więc razem właśnie z rodzicami podjęliśmy decyzję, żeby, wiecie, mój wzrok nie pogorszył się. No i żebym nie straciła tego wzroku w tak młodym wieku, wiecie, żebym musiała nosić takie już specjalne okulary, dlatego zakupiliśmy właśnie zerówki, które mają specjalne szkło takie niebieskie, jeszcze jest z zielonym, ale ja mam to z niebieskim, który po prostu jak siedzę przy komputerze, moje oczy się aż tak nie męczą i ja widzę tą różnicę. Więc akurat musieliśmy zakupić te okulary. Mówię to z powodu tego, że wiem, że dla niektórych właśnie osób wydanie ponad prawie 1000 zł na okulary tylko do komputera jest po prostu stracenie pieniędzy, pójście pieniędzy w błoto. Dlatego właśnie mówię, dlaczego zakupiłam te okulary. I wcale nie żałuję, bo naprawdę jest mi teraz lepiej i czuję, że moje oczy nie są aż tak zmęczone. Więc możecie napisać w komentarzu, jak wyglądam w tych oksach. Wybrałam właśnie takie oprawki. Miałam wybrać w takim kształcie kółeczka, ale wybrałam właśnie z takimi jakimiś skosami. Więc możecie napisać, jak wyglądam i możecie napisać, czy nosicie okulary. Będę serduszkować komentarze. No więc tak, chciałam wam pokazać, powiedzieć tą taką informację. No i co? Ja już zmykam, odezwę się do was może później już. Postanowiłam, że zacznę oglądać Netflixa, znaczy zacznę, właśnie sobie teraz pooglądam. I powiem wam, że właśnie ten teraz serial, co widzicie, The End of the Fucking World, właśnie wszedł drugi sezon i planuję go właśnie obejrzeć, zacząć dzisiaj. Ale mam tyle w ogóle filmów i seriali właśnie do oglądania i powiem wam, co skończyłam oglądać w tamtym vlogu. Mówiłam, że zaczynam oglądać Sabrinę. Jezu, Sabrinę. Sabrina to jest jeden z najlepszych, najukochańszych, najwybitniejszych, najbardziej... Boże, ten serial jest genialny, po prostu wy musicie to obejrzeć. To jest coś pięknego, naprawdę. To jest... To w ogóle na to nie ma słów, to jest coś pięknego i tego nie można po prostu opisać. I obejrzałam aż już 2 sezony, skończyłam oglądać. I no mam taką załamkę ogólnie z dziewczynami z mojej klasy, z Kamilą i Zuzką. I Kamila też to uwielbia, Zuza zaczęła teraz oglądać, więc no naprawdę jest to genialne i super wam polecam. A ja właśnie albo zacznę The Fucking, albo właśnie Wściężną Noc tutaj mam, Wysoka Dziewczyna,
Albo. O, rzymskie dziewczyny, właśnie. Albo rzymskie dziewczyny. Właśnie planuję zacząć rzymskie dziewczyny, bo Zuza mi polecała. Więc sobie właśnie myślę, że obejrzę. O, coś przychodzi z Messengera. I właśnie chyba to dzisiaj zacznę, bo bardzo mnie kusi. No i zobaczymy, jak ocena, jaką będzie moja opinia na tym serialu. No więc co, ja zaczynam oglądać. No, możecie pisać mi w komentarzach, jak polecać na przykład seriale z chęcią jakieś obejrzę. Cześć wszystkim, witam was już w drugim dniu vlogowania. Dzisiaj mamy piątek, jest 8 listopada. Mamy godzinę, słuchajcie, 8:30. Ja tak samo właśnie dzisiaj mam na godzinę 10 do szkoły, ponieważ odwołano mi pierwszą lekcję matematykę. Więc się super cieszę, mimo tego, że wstałam o 6, ale to mniejsza o to, słuchajcie. Więc co, ja już zaraz zmykam na autobus, zabieram was ze sobą. Po szkole spotykam się z moją przyjaciółką Agnieszką, więc no, zobaczymy, co się będzie dziać, a teraz ja zmykam do szkoły. Ale zanim to chcę wam powiedzieć, że dzisiaj właśnie piszę tą kartkówkę z chemii i powiem wam, że jestem po prostu załamana, bo myślałam, że no nic nie będę dzisiaj pisać, a jednak piszę. No i co? Więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Akurat to umiem jakość, ale muszę się, wiecie, mieć jakiś wzór na to. Ale zobaczymy, może mi pójdzie dobrze, więc trzymajmy kciuki. No a co, ja teraz już zmykam. Galerii razem z Agnieszką i sobie chodzimy po sklepach. Kupiłam jeden z kalendarzy adwentowych, więc mam w domu, może pokażę. No, Agnieszka popija swój pyszny soczek. Tak, super. No i jest godzina prawie już po 17, co nie? Mhm. Więc późno, naprawdę późno. Jej! Właśnie idziemy teraz do domu, znaczy czekamy na moich rodziców, bo mają po mnie przyjechać. I ja pozdrawiam gości, którzy pytali się, czy mogą być na zdrowie, na zdrowie. Hej, ołeczka wszystkim, właśnie wróciłam już, słuchajcie, do domu, mamy godzinę jakoś po 18. Ja się troszeczkę ogarnęłam i postanowiłam, że do was się już odezwę. Więc opowiem wam troszeczkę o szkole, co się działo takiego w szkole, więc ogólnie na drugiej lekcji była chemia, tak, i słuchajcie, nie pisałam kartkówki z chemii, z czego się cieszę, bo ogólnie nawet to umiem, ale no tak, no nie czułam się w 100% pewna, żeby napisać to na piątkę. Dalej była, czekajcie, co to było, a miałam godzinę na religii, pomagałam coś tam,
na przedstawienie dekorowałam właśnie taką kotarę, tak jakby. No, dalej miałam, czekajcie, co to było, bo już zapominam. A, informatyka. Ogólnie było takie powtórzenie do sprawdzianu i za bardzo nic się ciekawego nie działo. Następnie była geografia i Boże, ja na geografii to po prostu byłam w innym świecie ogólnie. Nawet nie byłam w tym świecie, co tutaj się działo, nawet nie wiedziałam, co my robimy. Po prostu taką miałam senność, chciało mi się tak spać i myślałam w ogóle o całkiem innych rzeczach. Dalej ostatnia lekcja, czyli biologia, no i też w miarę nawet szybko to wszystko poszło. I wreszcie już wyszłam z tej szkoły, kupiłam kalendarz adwentowy. Pierwszy kalendarz adwentowy na rok 2019, więc od razu mówię, że vlogmasy będą. Oraz kupiłam rzeczy już do kalendarza adwentowego dla Was, tak? Kalendarz adwentowy dla Was też będzie. I będzie się prawdopodobnie składał znowu z 12 okienek, 12 nagród, 12 prezentów dla Was. Więc myślę, że Wam się spodobają, więcej pokażę Wam już, wiecie. No, jak będziecie w trakcie vlogmasów, to weźmiecie udział, zobaczycie, co takiego będzie. No, więc tak, będą vlogmasy, będzie kalendarz adwentowy dla Was, będą kalendarze adwentowe. Więc mogę Wam pokazać ten jeden kalendarz, jedyny, który mam. A kalendarze adwentowych planuję mieć ponad tylko 10, więc zobaczymy, czy mi się uda, bo właśnie w następnym tygodniu, tym co będzie, zaczynam właśnie tak jakby zaczynam kupować, zaczynam nagrywać filmiki świąteczne, więc to chyba będzie ostatni filmik taki bez klimatu świątecznego aż tak, więc no, oczekujcie. No i co, tak się do Was tylko odzywam i teraz Wam pokażę teraz właśnie ten kalendarz adwentowy. Więc tak się prezentuje kalendarz, który kupiłam jako pierwszy. Dźwigałam go bardzo przez całą galerię długo, więc za postarania naprawdę zostawcie łapeczkę w górę, naprawdę przyda się. No i jest to właśnie ten kalendarz adwentowy z Douglasa w tej wersji pełnowymiarowej. Nie są to kostki, tylko jest to taki cały akurat kalendarz. No i akurat bardzo mi się on spodobał, ma super zawartość, więc sobie go właśnie zakupiłam. Ale powiem Wam, że ta różnica cen, jak w tamtym roku kosztował on 120, taki praktycznie identyczny, to teraz ten naprawdę zdrożał, naprawdę zdrożał i myślałam, że będzie tańszy. No ale dobra, może być, wydałam te pieniądze i na razie nie żałuję, zobaczymy, jak będzie się sprawdzał, jakie będzie miał zawartości. No więc co, to tyle, tylko ten jeden Wam mogę pokazać, resztę dowiecie się w filmiku z moimi kalendarzami adwentowymi. I w trakcie vlogma. Serdecznie chciałabym Was zaprosić na mojego Instagrama, na którym bardzo dużo się dzieje, dodaję instastory, o którym wiecie na przykład wcześniej, czy będą vlogmasy, czy nie. Na przykład o tych okularach też stawiałam. Pokazuję Wam przykład filmy, które oglądam na Netflixie. Często możecie mi zadawać pytania, dodaję też zdjęcia, jak tutaj widzicie. Staram się tworzyć jakąś tutaj kompozycję, jak widzicie. Też jest na przykład 10k z subskrypcjami z relacji utworzonych, więc wszystko tutaj możecie zobaczyć, jak to się wszystko zaczęło. Wakacje, Boże, zima w Zakopanem, więc naprawdę jest tutaj wszystko i serdecznie Was zapraszam do zaobserwowania mnie. Nazwę macie tutaj oraz w opisie, więc naprawdę serdecznie Was zapraszam, bo naprawdę dużo się tutaj dzieje i możecie być z wszystkim na bieżąco. Okej, kochani, więc to już wszystko na tym vlogu. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji na dole oraz komentarzu, bo zostaję Wam serduszka. Nie zapomnijcie przesłać filmiku znajomym, przypomnę coraz i coraz więcej. Więc co, do zobaczenia już w kolejnym filmiku, a może w vlogu, więc co. Do zobaczenia i cześć! Bye! Bye.